365 dni minęło jak jeden dzień. Szymon Miś, witam Was w kolejnym sylwestrowym, wyjątkowym odcinku podsumowującym programu Nieobiektywnie na kanale YouTube'owym programu Naprawdę. Zastanawiałem się nad trzema rzeczami, które były najważniejsze w 2023 roku w polskiej polityce. O to samo prosiłem zresztą też moich ostatnich gości. Huberta Taładaja i gościnie Darię Brzezicką, która będzie u mnie w programie jutro. Sam też nie mogłem się powstrzymać, bo prosiłem o to, żeby nie mówili o wyborach. No nie da się inaczej. Ale zacznijmy od końca. Od tylnej części strony. Uważam, że trzecią taką najważniejszą informacją, trzecim takim najważniejszym wydarzeniem 2023 roku był zdecydowanie było to, co się działo w mediach publicznych. Wrogie przejęcie, pucz, inwazja, to według pisowców, a tak naprawdę po prostu restrukturyzacja w mediach publicznych. Poczynając od działań, które miały miejsce za pośrednictwem ministra Bartłomieja Sienkiewicza, który dokonał zmiany zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej jako właściciel na zasadach właścicielskich według prawa handlowego spółek. Nie spodobało to się wielu, także po tej noworządzącej stronie. Nie było to do końca prawne według nich. Ciężko mi tu oceniać, bo faktycznie jeśli chodzi o spółki prawa handlowego, to było prawne. Gorzej, jeśli patrząc na to, że Telewizja Polska, Polskie Radio i Polska Agencja Prasowa to są wyjątkowe spółki prawa handlowego, spółki Skarbu Państwa, które należą typowo do spółek, które są strategicznymi spółkami. Ciężko stwierdzić, jednak ja jestem zdania, że faktycznie tutaj minister miał rację. Ale żeby trochę uciszyć malkontentów, doszło do wprowadzenia w stan likwidacji tych spółek. Pojawili się likwidatorzy i teraz nie ma wątpliwości, że prezesem nie jest ani Mateusz Matyszkowicz, ani ktokolwiek inny z opozycji, ani nawet Michał Adamczyk, ani Samuel Pereira i inni aparatczycy pisowscy, tylko jest nim likwidator. Tak samo w każdej innej spółce. I tak po prostu jest i tak po prostu będzie. Będzie nowa ustawa medialna, mam nadzieję, podpisana przez prezydenta, więc ten serial się jeszcze nie kończy. Jedno wiemy, mamy już nowy serwis informacyjny w Jedynce. Niewiadomości 19.30, by całkowicie skończyć z tą marką. Trochę to przypomina faktycznie dziennik telewizyjny, który mimo wszystko troszeczkę krócej utrzymał się na antenie, bo był w latach 56-89. Tutaj mieliśmy od 89 do 23 roku ten serwis. Czy 19.30 utrzyma się już na stałe? Miejmy nadzieję, że tak, dopóki będzie istniała Telewizja Polska. Też TVP Info, które powróciło nagle, dosłownie na 3 dni przed końcem roku, punktualnie o 19.30, z dziennikarzami, którzy już byli w TVP Info. Jarosław Kulczycki, Joanna Donikowska-Paś, Marek Czyż oraz wielu innych, w tym też nowe nabytki, takie jak Zbigniew Łuczyński, który dotychczas tam się kojarzył wszystkim z uwagą TVN. On także ma poprowadzić i już poprowadził 19.30. Także nowe, stare twarze. Mam nadzieję, osobistą nadzieję, że pojawią się te nowe twarze, też młodych dziennikarzy, bo trzeba nimi zasilić te kadry, żeby naprawdę nie kojarzyło się to z TVP ani przed 2015, ani po 2015 roku. Drugim wydarzeniem takim bez precedensu była afera wizowa. Główny bohater Piotr Wawrzyk i jego ludzie mieli wydać ponad ćwierć miliona wiz Schengen obcokrajowcom za pieniądze w ramach łapówki. Uważam, że to jest największa afera łapówkarska w historii świata. Afery w Rosji, w dawnej Ukrainie, Węgrzech, to jest małe piwo przy tym, co to się stało. Takiej skali jeszcze nie było. I to by nie wyciekło, gdyby nie wolne media, ale też Amerykanie, którzy to łapali ludzi z polskimi wizami Schengen na meksykańsko-amerykańskiej granicy, bo oni nawet tam trafiali. Pisowcy próbowali tłumaczyć, że to było 200 kilkadziesiąt jednostek wiz,
Albo że przecież ich nie widać tutaj, więc to nie może być afera, bo przecież nie ma ich w Polsce. No owszem, tu tak się idzie zgodzić. Nie ma ich w Polsce. Bo oni wcale do Warszawy, do Poznania, Wrocławia, Gdańska nie trafili. Oni od razu z tymi wizami Schengen lecieli. Z Indii, innych krajów azjatyckich czy afrykańskich, prosto do Niemiec, Francji, Belgii, Holandii i wielu innych miejsc. Jak widać, nawet potrafili dotrzeć do Meksyku, który przecież w strefie Schengen nie jest. Więc to też trzeba zbadać, jak oni tam trafili. Czy też nie były zamieszane w tym inne służby, innych państw, na przykład nie Węgier, czy nawet tych państw stricte demokratycznych, jak na przykład Wielka Brytania, Belgia czy Francja. Wszystko to trzeba zbadać, bo to jest międzynarodowa afera. Rozpoczęta w Polsce, ale międzynarodowa afera. I tu już wiemy, dlaczego Polacy, polskie służby przygraniczne, bo nie nazwę ich Strażą Graniczną, tak zaciekle atakowali ludzi, którzy stali przy polsko-białoruskiej granicy. Nie dlatego, żeby bronić polskich granic, a dlatego, że Łukaszenka robił im zwyczajnie konkurencję w tym temacie. I to trochę marną konkurencję, no bo tutaj wysyłał ich po prostu do granicy, przy płocie, często na skazanie na śmierć. A tutaj po prostu wiza Schengen podbita za pieniądze. Można było trafić do Warszawy, do Berlina, do Paryża, do Madrytu, gdziekolwiek by się chciało. No albo nawet do Stanów Zjednoczonych, jak ktoś chciał. No i przede wszystkim pierwszy, najważniejszy temat to wybory. Zarówno wynik tych wyborów, jak i frekwencja. Frekwencja niebotyczna, niespotykana w historii Polski. Ponad 22 miliony głosujących. 70, prawie 5% frekwencji. Tego nie było w historii Polski nigdy. No może za PRL-u, no ale te dane po pierwsze były fałszowane, po drugie ludzie mieli przymus głosowania. Tutaj dobrowolnie poszli na wybory i w prawie 12 milionach głosów głosowali przeciwko PiS-owi. Nie liczę tych z Konfederacji, bo oni głosowali tak naprawdę chyba tylko przeciwko wszystkiemu, nawet samym sobie. Ale zagłosowali przeciwko PiS-owi. I mimo, że PiS uważał, że wygrał te wybory, bo jednostkowo wygrał, zagłosował na nich blisko 8 milionów wyborców. Nie stracili wiele względem wyborów w 2019 roku. Ale wkurzyli tylu ludzi, że poszli do wyborów nawet ci, którzy przez ostatnich 40 lat czy 30 parę lat nie głosowali. To jest znaczące. Po pierwsze zmotywowali młodzież także. Kobiety. I młodzież. Tutaj mam łyżkę dziegciu do tego wszystkiego. Bo można się cieszyć naprawdę z tego wyniku. Ale nie zagłosowali oni na młodych. Znaczy głosowali, ale za mało. Zabrakło tego czegoś. Bo w nowej kadencji Sejmu mamy tylko troje posłów poniżej 30 roku życia. Na koniec kadencji będzie trochę lepiej, bo będzie jedna osoba. Bo ta kadencja kończyła się z żadnym posłem poniżej 30. Jednak to jest nadal za mało. Patrzę tu nadal i spoglądam z radością, patrząc na parlament niemiecki. Tam w samej partii zielonych około połowa nowo wybranych posłów to osoby poniżej 30, nawet poniżej 25. Więc da się. Naprawdę się da to zrobić. Dlatego trzeba zaufać młodym. Nie mówię, żeby wstawiać ich jak najwyżej na listy. Chociażby wypadało. Tak jak to miało miejsce z moim jednym z gości Adamem Gomołą, który miał jedynkę w Opolu. W trudnym okręgu z Pawłem Kukizem, z Januszem Kowalskim. Ale dał radę, dostał mandat. I tak to powinno wyglądać. Żeby przynajmniej z każdej partii 5 jedynek to były osoby poniżej 30. Tak jak połowa kobiet? Tak żeby chociaż było ta reprezentacja 5 na 41 jedynek z każdej partii. Żeby każda partia miała dużą reprezentację, żeby w każdej partii chociaż była taka reprezentacja troszkę większa niż teraz jest młodych. Trzeba od czegoś zacząć. Coraz więcej kobiet jest, chociaż ten wskaźnik rośnie pomału, ale rośnie. I tak samo powinno być z młodymi. A nie powinien ten wskaźnik maleć. Bo w ostatnich wyborach był wyższy. Co prawda to byli wszystkie osoby, które były powyżej 26 roku życia, 27, co automatycznie powodowało, że nie było już na koniec nikogo poniżej 30, no ale tak powinno być. I tego sobie i Wam życzę. Na rok 2024, który jest podwójnie wyborczym, bo wybory samorządowe, wybory europejskie. I dalej. Bo polityka się nie kończy. Polityka nie ma przerwy na rok.
I przede wszystkim nie bójmy się nowego roku, bo nie będzie łatwo. Ale kto powiedział, że będzie lepiej od razu? Ten jest naiwny. Szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Oglądaj programy Nieobiektywnie oraz Naprawdę. O nowej porze, o godzinie 20. Już nie trzeba odkłamywać wiadomości, więc teraz to jest nowa pora, kiedy mówi się prawdę, tak samo jak pół godziny wcześniej w telewizji. Serdecznie zapraszam także na blog naprawdę.blog, na fanpage na Facebooku, na profil na Threads, Instagramie, X-ie oraz innych dostępnych źródłach. Do zobaczenia.